Dzień dobry w drugi dzień zesłania Ducha Świętego. W święta, które dają Kościołowi nadzieję na to, że obietnica Jezusa Chrystusa ześle wam Pocieszyciela, tego, który będzie was prowadził, który będzie was wzmacniał, który będzie was wyposażał w przeróżne dary, wypełni się również w naszej przestrzeni i w naszym życiu. Moi drodzy, przed chwilą w Golasowicach spadł bardzo obfity deszcz. Widzicie jeszcze zachmurzone niebo. Ten deszcz spadł po to, aby nawodnić wszelkie rośliny, które żyją na tym obszarze, aby dać im ożywczą moc do tego, aby mogły rosnąć, aby mogły być zielone, aby mogły w przyszłości owocować. A stoi w miejscu bardzo szczególnym. Na pierwszy rzut oka nie będziecie wiedzieli, jakie to miejsce, jeśli nie pochodzicie z Golasowic. Stoję obok studni, która znajduje się w ogrodzie farskim. Stoję obok studni, która pełni już tylko i wyłącznie element dekoracyjny tego ogrodu. Za nami kościół, który jest piękny i potężny, ale jeśli nie ma w nim żywej wiary, jeśli nie ma w nim ludzi, pełni również tylko funkcję budynku. Nie spełnia tej funkcji, do której został powołany. Dlatego, aby woda życia płynęła w Kościele, aby Duch Święty został wylewany suwerennie przez Boga na Kościół, potrzeba nas wszystkich, naszej modlitwy i naszego wołania. A Pan Bóg autonomicznie, wtedy kiedy będzie chciał, będzie zsyłał deszcz na ziemię, aby zraszać i posilać całą roślinność, całą przyrodę i wylewał Ducha Świętego na swój Kościół, aby ten Kościół rosnął w mocy i miał wizję do działania. Ale są rzeczy, moi drodzy, na które mamy wpływ. Takimi rzeczami są mądrości, które płyną z Bożego Słowa i które możemy zastosować w naszym codziennym życiu. I tych słów, tej mądrości Bożej, posłuchajcie. W Psalmie 34, w 15 wersecie czytamy: odstąp od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. A drugi z tekstów zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, 15 wersecie. Do pokoju powołał was Bóg. Słowo pokój bardzo często przewija się przez słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym. Izraelici pozdrawiają się po dzień dzisiejszy słowem szalom, czyli pokój z tobą, niech pokój będzie z tobą. W nazwie stolicy Izraela, Jerozolimie, wpisane jest właśnie to słowo szalom, Jerusalaim, czyli miasto pokoju. Ale czy ci, którzy mówią pokój z tobą, czy ci, którzy mieszkają w mieście pokoju, doświadczają tego pokoju? Z informacji, które napływały do nas w ostatnim czasie, wiemy, że jest to miasto, w którym panuje nienawiść, prześladowania, w którym mają miejsca napaści człowieka na człowieka. Tego pokoju tak bardzo brakuje, ponieważ nie jest on stosowany, pomimo słów, które wypływają z ust tak wielu. I bardzo podobnie jest z nami. Nie musimy patrzeć na Izrael i Jerozolimę. Bardzo często w naszej rzeczywistości, w naszej przestrzeni tego pokoju brakuje. Brakuje pokoju między bratem i siostrą, między dziećmi a rodzicami, między przełożonymi a pracownikami. Brakuje tego pokoju wśród nas, przyznajmy się szczerze, w Kościele. Dlatego nie mamy dziś mówić o pokoju, nie mamy tylko pokoju zwiastować, nawoływać do tego pokoju, ale odłożyć na bok wszystko, co złe i zacząć czynić dobrze, a wtedy będziemy doświadczali pokoju, a więc przełożyć na praktyczną realizację przesłanie pokoju pośród nas i wśród nas. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych. Zostańcie w pokoju i ten pokój dziś nieście wszędzie tam, dokądkolwiek się udacie. Amen. Z Bogiem.